Hej, witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym denkiem. Mam tak z pół torby. Uzbierało mi się. Miałam sporo rzeczy na wykończeniu i tak też uzbierało mi się prawie pół torby. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam Was do oglądania. Zapraszam Was także do subskrypcji mojego kanału, bo widziałam, że większość filmów oglądają osoby, które nie subskrybują. Także serdecznie Was zapraszam po więcej. I tak, już nie przedłużając, przechodzimy do denka. Pierwszą rzeczą jest to płyn do higieny intymnej Feminine Intimate Cleansing Wash z Beauty Formulas. I ja go kupiłam tutaj w takim sklepie Home Bargains. Ogólnie ten płyn nie ma ani zapachu, ani się nie pieni. Nie byłam z niego aż tak zadowolona. Ja jednak wolę jakoś, jak płyn do higieny intymnej się pieni. Tak jak na przykład kupuję właśnie ten swój Femme Fresh albo Lactazy, czy jakieś inne, które się pienią, to wolę tamte. Ten był taki sobie i raczej do niego nie wrócę. Kolejną rzeczą mam tutaj balsam z Eucerin. I jest to balsam do suchej skóry i takiej, jak macie nierówności na skórze. I ja tutaj miałam taką travel size miniaturkę 100 ml. I zabiera ten balsam ceramidy i też o nim wspominałam ostatnio w ulubieńcach ostatnich 6 miesięcy. Mam też drugi taki balsam i naprawdę go polubiłam. On naprawdę bardzo fajnie nawilża skórę. On nie ma żadnego zapachu, natomiast myślę, że na pewno jest warty swojej ceny i naprawdę nawilża skórę. Ja byłam z niego bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą, którą też tutaj mam i miałam ją w projekcie Pan też, jest to SPF 30, tylko taki w kropelkach. Jest on z firmy Kula. Ja też go miałam w subskrypcji z Sephory w tym boksie. Używałam tych kropelek, ale Wam powiem, że jakoś tak nie wiem, czy one działały, czy nie. I miałam tutaj tylko 5 ml, ale takie średnie było. Jakoś tak dziwnie Wam powiem, nie wchłaniały się. Dziwne były, ale no użyłam i pozbyłam się ich. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to mój puder z MAC-a. Już go wykończyłam. Kupiłam już sobie teraz następny. I tak samo wspominałam wcześniej, że nie wiedziałam, jaki to jest odcień, ale po prostu ten odcień to jest Light Plus i to jest puder mineralny, taki wiecie, wykończeniowy i to jedno opakowanie starczyło mi na prawie rok, także ja naprawdę byłam zadowolona bardzo z tego pudru i myślę, że będę do niego powracać. On naprawdę bardzo właśnie fajne takie wykończenie daje na twarzy i tak jak mówię, jest mineralny. Bardzo Wam polecam ten puder. Jest to Light Plus Mineralized Skin Finish Natural. Ja też powtarzałam to, że właśnie on kosztuje jakoś około 30 funtów, ale myślę, że właśnie taki puder jeden, do którego wracam i który mi się naprawdę sprawdza, to wolę jednak wydać te 30 funtów i on i tak mi starczy na rok. Niż wiecie, niż kupić jakieś tam na przykład 3 tańsze i one mi się nie sprawdzą. Także jeżeli chodzi o puder taki wykończeniowy, to będę powracać do tego. Kolejną rzeczą mam tutaj płyn micelarny z tej firmy Simple. Ja Wam często pokazuję ten płyn micelarny. Bardzo delikatny, powiedziałabym właśnie podobny do tego z Garniera, tego różowego. Też go aktualnie teraz mam. I tutaj miałam tylko 200 ml, także dość szybko go zużyłam, ale jest bardzo, tak jak mówię, właśnie delikatny i powracam do niego zawsze. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to taki mój ulubieniec. Jest to żel taki oczyszczający, myjący do twarzy z Caudalie. I ja też właśnie sobie kupiłam kolejną teraz butelkę pełnowymiarową. Tutaj po prostu mam taką małą. 30 ml. I on jest, wiecie, to jest po prostu kwas salicylowy, woda winogronowa, jakieś tam olejki eteryczne i tak dalej. Ale właśnie przez to, że jest z kwasem salicylowym, to naprawdę bardzo lubię ten żel do mycia i on myślę, że na pewno pomógł mi w jakiś sposób doprowadzić moją skórę do porządku. Także ja do niego wracam, widzę po nim efekty i myślę, że w jakimś stopniu, tak jak mówię, na pewno mi pomógł. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to woda termalna z Uriage i ja tutaj mam taką małą
też takie małe opakowanie 50 ml. Powiem Wam, że średnio mi się jej używało. Ja jednak wolę tą z Aven. Jakoś tak średnio mi się jej używało. Raczej do niej nie powrócę, po prostu zamówiłam, jak robiłam jedno zamówienie na takiej polskiej stronie, ale tak jak mówię, do niej raczej nie wróciła, jednak wolę tam z Aven. Kolejną rzeczą, którą zużyłam, kolejny raz już, jest to krem z Mixy, ten Hyaluro Gel, tylko to jest ten bogaty, ta bogata wersja. I ja już bardzo dużo razy się powtarzałam, jeżeli chodzi o ten krem. Bardzo ładnie pachnie. Naprawdę bardzo lubię ten krem i on mi tak starczy na około 3 miesiące, coś takiego, ale i tak zawsze do niego wracam. Ja go sobie używam rano pod makijaż i naprawdę bardzo fajnie się właśnie sprawdza pod makijaż. Jest z kwasem hialuronowym i z gliceryną. To już moje, nie wiem, które opakowanie. Mam jeszcze taki jeden krem teraz z The Ordinary, ale jak go wykończę, to i tak powrócę do tego. Także pewnie w następnym haulu zakupowym, takim kosmetycznym albo z pielęgnacją zobaczycie ten krem, to na pewno. Kolejną rzeczą, mam tutaj jeden balsam, który w końcu zużyłam. Jakiś balsam udało mi się zużyć. Jest to balsam do ciała Rose of Bulgaria z naturalną wodą różaną z Biofresh. I jeżeli oglądacie moje filmiki, to też często pokazuję właśnie te kosmetyki z tej firmy Biofresh i to są z kosmetyki z Bulgarii za 30 ml. Taki, szkoda, że nie miał pompki, ale już ja już po prostu później sobie tak stawiałam i tutaj mi wszystko spływało. Pięknie pachniał, nie nawilżał jakoś, nie wiadomo jak, ale tak jak mówię, pięknie pachniał, szybko się wchłaniał i tak. I ja, wiecie, ja kocham kosmetyki te z Biofresh różane, także i tak pewnie do niego wrócę, albo może do jakiegoś masła z różami. Właśnie o zapachu tych róż, także to na pewno. Mam jeszcze tutaj szampon suchy. Mam tutaj jeszcze suchy szampon z Batiste. Ja go kupiłam w Rossmanie, 200 ml. I to jest ten Ocean Breeze, wcześniej go nie miałam. Bardzo ładnie pachniał, tak świeżo. Jeżeli oglądacie na przykład moje filmiki już bardzo długi czas, to widzicie, że u mnie Batiste jest cały czas. Ogólnie ostatnio byłam w Lidlu i myślałam, że będzie Batiste, ale nie było i po prostu wzięłam sobie taki, nie miałam już żadnego, a potrzebowałam naprawdę i wzięłam sobie taki suchy szampon do włosów z tej firmy Sien, tej takiej, wiecie, z Lidla. Jest spoko, ale Wam powiem, że zaraz, bo to było jakoś weekend i zaraz po weekendzie po prostu pojechałam po Batiste. Także tamten też zużyję, ale wiecie, ja jednak wolę Batiste i wracam do tego zawsze. Także Batiste nie jest najlepszy. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest to ta pijanka taka do podprysznic z Rossmana Brazil Feeling. Pokazywałam ją też Wam w holu zakupowym. Jest to pijanka pod prysznic z olejem 200 ml. Naprawdę bardzo ładnie pachniała. Jeżeli chodzi o zapach, to pięknie pachniała. Ale bardzo szybko się zużyła. I Wam powiem, nie wiem czy... Ja tak zazwyczaj mam, że jak używam właśnie jakichś pijanek do mycia i tak dalej, to one bardzo mi się szybko zużywają. I nie wiem, czy one po prostu są niewydajne, czy ja za dużo tego produktu sobie nabieram. Nie wiem, bardzo fajna była, tylko tak jak mówię, jeżeli chodzi o wydajność, to nie. Mam też tutaj taki mały kremowy żel pod prysznic z Isany, mleko i miód do skóry suchej. Ja kupiłam sobie ten żel pod prysznic na tej takiej półce, gdzie są te właśnie takie małe rzeczy do... Takie te miniaturki, żel jak żel pod prysznic, po prostu bardzo ładnie pachniał, nie wysuszał ani nic, spoko był. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, którą udało mi się zużyć, po prostu naprawdę bardzo się cieszę, w ostatnim czasie udało mi się zużyć perfumę i balsam, z czego naprawdę się cieszę. Jest to rzecz, którą też miałam w projekcie PAN, jest to perfuma Opulence i ona naprawdę
bardzo ładnie pachniała i ona tak pachnie jak... nie wiem, czy może wiecie, czy nie wiecie, czy kiedyś wąchaliście tą perfumę Paco Rabanne Million i ona dosłownie tak samo pachnie. Ja tą perfumę kiedyś kupiłam w TK Maxie, bardzo długo ją miałam, ale w końcu ją zużyłam też, bo na nią czas, także naprawdę bardzo się cieszę, że zużyłam tą perfumę i ona miała 100 ml, także też dość sporo. Kolejną rzeczą jest tutaj mój ulubiony olejek do demakijażu, rozpieszczający olejek do demakijażu z Face Bloom. Jest to moje już drugie albo trzecie opakowanie. Zmieniłam trochę miejsce, bo mi się kamera rozładowała, ale już wracam. Ja naprawdę bardzo lubię ten olejek. Jest, mam on 130 ml. Bardzo fajnie zmywa makijaż. Nie zapycha ani nic. I myślę, że na pewno do niego wrócę, jeśli skończę swoje masełko z Mia. Jest taki gęsty i tak dalej, pieni się i tak jak mówię, naprawdę zmywa makijaż z twarzy. Także jeżeli jeszcze nie mylicie, to naprawdę bardzo Wam polecam. Mam tutaj też kulkę po prostu taką pod pachy z Rexony. Tylko po prostu mi się to zdarło tutaj. Ja zawsze wracam do Rexony i ja po prostu dezodorantów ani antyperspirantów takich, wiecie, w sprayu nie używam. Zawsze tylko używam kulki, ona zawsze na mnie działa i jest, musi to zawsze być Rexona. Jeszcze mam tutaj peeling do ciała z Rituals. Jest to ten mój ulubiony Ritual of Ayurveda, ten czerwony. Punjabi Pink Salt i Sweet Almond. I zużyłam go całego, mam taki mniejszy. I ten mniejszy ma 125 gramów, kupiłam sobie teraz ten duży. Naprawdę, jeżeli na przykład jeszcze nie mieliście peelingów z Rituals, to naprawdę bardzo Wam polecam, chociaż nawet taki mały sobie kupić, żeby przetestować. I ten peeling, on jest dość taki gruboziarnisty i ma w sobie olejek, także czasami naprawdę, czasami nie aplikowałam już na przykład dodatkowo balsamu po użyciu tego peelingu. Uwielbiam i będę zawsze do niego wracać. Tak jak mówię, kupiłam już sobie teraz kolejne opakowanie. Naprawdę bardzo polecam. I już ostatnią rzeczą, którą tutaj mam, która mi się skończyła, jest to puder z Revolution Translucent Baking Powder. Jest to Super Matte Fix, taki duży. I ja tutaj miałam aż 32 gramy. I naprawdę starczył on mi na prawie rok. Ja go sobie właśnie używam tutaj, tak wiecie, pod oczy i tak dalej, na strefę T. Bardzo wydajny. Tak jak mówię, starczył mi na rok prawie. Ale ja go też używałam dość dużo, dużej ilości. I myślę, że do niego wrócę kiedyś jeszcze. Także też bardzo Wam polecam. I tak, to by były wszystkie rzeczy w tym denku. Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału oczywiście i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!